Ja wiem, że ostatni odcinek Kaktusa był 5 miesięcy temu i wiem, że chcielibyście jego powrót, a więc proszę. Kaktus powraca do Brookhaven. Czy po tylu odcinkach na kanale jest w ogóle możliwe, że ludzie na Brookhaven dalej nie skapną się, kiedy w przebraniu będę wchodziła do ich domów i będę udawała kaktusa? Sprawdźmy to. Poszukajmy domu, do którego można się włamać. O, tu są jacyś ludzie, ale nie mają domu. Ach tak. Latające autobusy. Normalny dzień w Brookhaven. Dobra, znalazłam dom bez dziwnych magików czarujących samochody. W tym domu mieszka normalna rodzina, chłopak i dziewczyna. To znaczy, no, mamy jakąś Julkę 14 lat i dziadka Zdzisława, nie widzę ile lat. Dziadek ledwo chodzi, patrzcie jak po schodach idzie. Co? Policja przyjechała. Ej, czemu dziadek ucieka? Może on coś ukrywa? Idę sprawdzić, o co chodzi. Będę stać tu. Może mnie nie widzieli. Ej, to nie policja, tylko CPSP, Centralny Poligon Sił Powietrznych. Przyjechali po tego Zdzisława, czy co? Boże, Nikoś, ty masz dopiero 1 rok. Ej, ty jesteś za młody na takie zabawki. I'm about to beat this bitch up. Nikoś, ty jeszcze pieluchę robisz, odłóż ten karabin. Łapy. Owrócił dziadek Zdzisław, stoi za drzwiami. Halo, halo. Wpuśćcie tego dziadka biednego. Ta się wkurzyła i po prostu wyniosła tego typa z domu. Tak się załatwia policję w Brookhaven. Ja tam ciągle stoję. Niegrzeczny Nikoś. Hihihihi. Ej, bo ten śmieć pod domem stoi. Nie wiem jak wy, ale ja się boję tego dziecka. Ma dopiero 1 rok, a mówi pełnymi zdaniami i posługuje się bronią. To chyba robloxowa wersja tego dzieciaka z tej bajki. Jeszcze na siłce bicki pompuje, nie. Wszyscy poszli na górę, no oprócz niej. O, ona też wyszła. Czas na bombę. Niech wiedzą, że przybyłam. Ja będę babcią. Co, Nikoś zmienia tożsamość. Ała, za co to? Zbanowali mnie. Nie chcą żywego kaktusa w domu. Włamujemy się do kolejnej wesołej rodzinki. Na dole nikogo nie widzę. Chyba są na górze. Zrobię im wybuchowe powitanie. Coś nie schodzą. Idę na górę, tylko żeby teraz nie przyszli, jak się akurat ruszyłam. Jest tam ktoś. Chłop robi fikołki na łóżku. Co tam się dzieje? Wyszła z pokoju. Ten też wyszedł, ciekawe czy się zorientują. Nie no, poszli na dół. Jak na razie mój plan działa. Myślą, że jestem dekoracją. Zrzucam im bombę. Co tam robią? Jestem inwalidą pomocy. Wynosi go? Wracają na górę. O nie, zorientowali się. Gdzie mnie niesie? Aha. To był uprzejmy sposób, żeby powiedzieć: nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Jakiś bogaty dom. Zmieniam zdanie, nie włamujemy się, tylko kradniemy samochód. Nie da się odjechać. Zablokowali. No to wbijamy na chatę. Idę pod wodą, żeby nikt mnie nie zobaczył. Czy tam w ogóle ktoś jest? A są na górze. To wbijam. Boże, ich sprzątaczka. Chyba mnie nie zauważyła. Czemu u nich tak ciemno jest? O, idzie kolejna sprzątaczka. Podkładam bombę. Drugą. Co? Usiadła tu, gdzie stoję, tylko żeby się nie zorientowała. Zmienię miejsce i stanę gdzie indziej. Co nie? Myślałam, że nikogo nie ma w pokoju. Zbanował mnie, wywaliło mnie w podziemia. Zwisam z sufitu, co się dzieje? Nie, ja wracam do nich, nie ma opcji. Pod wodą nie będą widzieć, jak idę. Znowu ten Mark biegnie mnie zbanować. Wywalaj, gościu. Nie, typ ma radar jakiś, od razu mnie namierzył. Ciężkie jest życie kaktusa. Znowu wbiłam komuś na chatę. I właśnie jestem świadkiem wiekopomnej chwili. Ty wiesz, wyjdziesz za... minutę? Po co ma wychodzić za minutę? Tak szybko chcesz się jej pozbyć? Nie wiem właśnie. Kobieta jest niezdecydowana. Ona może wolałaby wyjść za godzinę. Wyjdziesz za minę? Tak. Powiedziała tak, widzowie. Co za chwila, jakież to wzruszające. Całują się, nie jednak ona ucieka. Poleciał za nią, widać, że mu zależy, bo się wrócił. I zobaczył, jak się ruszyłam. Czekajcie, może jest jeszcze szansa. Nie. Wracam do nich, widzowie. Wyszłam i weszłam znowu na serwer i nie mam już bana. Bomba. Opatrzcie, oni też mają takie przerośnięte dziecko. Ma dopiero 1 dzień, a już ma długie włosy i umie chodzić. Te dzieci z Brookhaven tak szybko dorastają. Wyszli. Gdzieś jadą. Dobra, nie ma co, wychodzę. A nie, czekajcie, jakiś kurdupel im się włamał. Poszedł na górę. I wszystko jasne. Patrzcie na niego. Ziom wyzerował im cały sejf, nawet się nie zastanawiał. No to co? Widzimy się za kolejne 5 miesięcy. Nie no, żart. Może kaktus znowu powróci szybciej. A wy wiecie, co macie w tym czasie robić. Like i sub, bo jak nie, to już nigdy nie zobaczycie kaktusa. Nie no. To ja się z wami żegnam. Bajo.